Gdybym miała stworzyć własną listę największych przyjemności w ciągu dnia, to z pewnością należałoby do nich wślizgnięcie się pod cieplutką, puchatą kołderkę. Bez wątpienia kołdra to królowa sypialni. Tymczasem poświęcamy jej często za mało uwagi. Czas to zmienić. Hej, jestem Lu i pracuję w IKEA. A dzisiaj z Jarkiem porozmawiamy o tym, jak dobrać idealną kołdrę. Nie jesteśmy jednak tu sami. Jest z nami również ekipa realizacyjna, która będzie nas wspierać w tym odcinku. Zaczynajmy. Jarku, może usiądźmy? Będzie nam wygodniej, skoro już wiemy, że nasze materace są bardzo komfortowe. Skupmy się dzisiaj na kordłach. Na kołdrach. Może zacznijmy od tego, jaka jest twoja ulubiona kołdra? Moja ulubiona to cienka i najlepiej do połowy przykryty. O kurczę, moja wręcz przeciwnie. Duża, puchata. Pokażmy te różnice. Proszę bardzo. Michał ma na sobie cieniutką kołderkę. A moja to taka, w którą mogę się wtulić. No moja jest cienka i taka, jaką lubię. Jarku, a po co nam w ogóle kołdra? Kołdra służy nam do tego, żebyśmy nie tracili ciepłoty ciała. Więcej ciepła ucieka nam górą niż dołem przez materac. No i daje nam większy komfort snu. W sumie to przecież latem też się przykrywamy, nawet jak jest ciepło. Tak, tylko że właśnie też chroni nas przed warunkami atmosferycznymi. Jak w lato śpimy przy otwartym oknie, to żeby nas nie zawiało, czy żeby nas ten wkurzający komar nie denerwował. Mówiłeś też o tym komforcie i wydaje mi się, że tutaj kołdra jest kluczowa, jeśli chodzi też o tulenie, przytulenie, a w przypadku dzieci ochrona przed potworami. Jeśli chodzi natomiast o komfort, to pamiętajcie, że jest to jeden z 6 kluczowych czynników dobrego snu. O pozostałych 5 możecie się dowiedzieć w naszych poprzednich odcinkach, do których link znajdziecie tutaj. Jarku, czy zatem możemy w ogóle rozwiązać tą odwieczną walkę o kołdrę, kiedy wchodzimy w związek z drugą osobą? No to już zależy od nas. Jedna osoba woli chłodniej, druga osoba woli cieplej. Albo kupimy jedną większą kołdrę, 2x2, albo po prostu dzielimy się i każdy ma swoją kołdrę. Widać, że my z Jarkiem nie moglibyśmy dać od jedną. Ja zresztą z mężem też preferujemy osobne, polecam. Po czym poznać, że kołdra jest źle dobrana? Bo może być pewnie źle dobrana również. Tak, no bo może być dla nas albo za zimna, albo za ciepła. Będziemy marzli, albo będziemy się pocili w nocy. Jarku, to może pokażmy naszym widzom, jakie mamy rodzaje kołder. Lekko ciepłe. Ciepłe. I bardzo ciepłe. To widać. Gorąca kołdra. Nie zapominajcie właśnie jeszcze o całorocznej. No właśnie, jeszcze całoroczna. Tutaj mamy niezłe kombo, ponieważ możemy połączyć sobie kołdrę lekko ciepłą z ciepłą i wyjdzie nam bardzo ciepła, ponieważ możemy je rozpiąć, latem używać na przykład tylko lekko ciepłej, a zimą albo ciepłej, albo bardzo ciepłej. A jak z wypełnieniem? Poliestrowe z plastikiem z recyklingu, no i mamy naturalne z pierza i puchu. A co byś polecił dla alergików? No to na pewno wszystkie syntetyczne poliestrowe. Jak często w ogóle prać kołdry? Jak je przechowywać, żeby służyły nam, zakładam, jak najdłużej? No to tak, kołdry poliestrowe najlepiej prać je tak 2 razy do roku w temperaturze 60 stopni. Kołdry puchowe im rzadziej, tym lepiej. A przechowywanie ich lato, zima, no to w jak najbardziej szczelnych pojemnikach czy torbach zasuwanych. A wietrzenie, trzepanie, sposoby naszych babci też się tutaj sprawdzą? No oczywiście. Przy okazji nie zapominajmy również o pościeli. Jeśli wybierzemy na przykład tkaninę z liocelu, może nam dać dodatkowe poczucie chłodu latem. A jeśli wybierzemy pościel z flaneli, to ogrzeje nas dodatkowo zimą. Jarek, a czy jest jakaś różnica przy zmianie sezonów? Czy powinniśmy zmieniać wtedy także kołdrę? Tak, warto zmienić tą kołdrę, jak jest nam za ciepło latem, a zimą jest nam chłodno. Dlatego mamy taki przekrój kołder, a jak nie jesteśmy bardzo zdecydowani, zawsze mamy całoroczną. Kończymy tą imprezę. Chyba już wszystko powiedzieliśmy na temat kołder dzisiaj. Jeśli podobał wam się ten odcinek, to czekamy na wasze łapki w górę. Subskrybujcie nasz kanał oraz zostawcie swoje pytania i komentarze dotyczące tego lub poprzednich odcinków. Czekamy na nie z niecierpliwością. Tymczasem żegnamy się z wami i do zobaczenia w kolejnym odcinku, który już niedługo, a będzie dotyczył kołder obciążeniowych, moich ulubionych.